Przy okazji testów mikrofonów na kanale X.com czy też na moim prywatnym kanale systematycznie pojawiały się różnego rodzaju zapytania odnośnie tego, czy za jakiś czas może zabiorę się za recenzję SM7B od Shure. Niestety do tego testu przykładałem się trochę jak pies do jeża, finalnie nic z tego, jak widzicie, nie wyszło do tej pory, ale przez ten okres Shure wypuścił zupełnie nowy mikrofon i do niego już się dobrałem. Jest to MV7, jednostka na XLR oraz na micro USB w jednym. Mikrofon dynamiczny, bardzo ciekawy sprzęt, którym zdecydowanie powinniście się zainteresować, jeżeli szukacie trochę tańszej SM7, a przy okazji, jeżeli myślicie długofalowo o streamowaniu, YouTube'owaniu, bawieniu się w podcasty i macie na to odpowiedni budżet. Więc dzisiaj zapraszam Was do oglądania materiału właśnie dotyczącego tego mikrofonu, a przy okazji zachęcam Was do subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami, które dla Was przygotowuję. Łapka w górę mile widziana, jeżeli całość Wam się spodoba, okaże się przydatna po obejrzeniu oczywiście. Pod spodem macie komentarze, obok mnie wyświetla się Instagram, a przy okazji zostańcie do końca, bo będę miał dla Was małą niespodziankę. Lecimy z tematem. Wydaje mi się, że najważniejsza w tym momencie pozostaje cena, która jasno charakteryzuje grupę odbiorców. Około 1000 zł za mikrofon, ale jak to powiedział podcast Stage, którego materiały na temat mikrofonów bardzo szanuję, przed Wami SM7B na USB, no i patrząc na nowego Shure'a w ten sposób, to jednak przy MV7 możemy zaoszczędzić parę stóweczek, a jednocześnie urządzenie zostało wyposażone w kilka istotnych elementów, a te stawiają go jako bardziej uniwersalne rozwiązanie w każdych warunkach. Najpierw jednak chwila o pudełku. Elegancka obwoluta, kartonowe, solidne zabezpieczenie w środku. Mikrofon wraz z filtrem piankowym został w uchwycie zamontowany od razu, do tego zero podstawek i innych atrakcji. Producent wychodzi z założenia, że jest to mikrofon, który powinien wylądować na ramieniu, a jeżeli chcecie kupić przykładowo podstawę od Shure'a, no to trzeba zainwestować oddzielną kasę. No ale wracając do pudełka, macie tutaj trochę papierologii w zestawie oraz dwa kable, jeden z micro USB na USB, a drugi z USB na USB typu C, oba mają 3 metry i są obleczone gumą. O samym wyglądzie tego urządzenia można powiedzieć tyle, że prezentuje się bardzo dobrze. Jest w wersji czarnej, która mi prywatnie chyba bardziej przypadła do gustu aniżeli ta srebrna, aczkolwiek niezależnie od kolorystyki jest to sprzęt, który zachowuje taki swój radiowy look. Biorąc go do dłoni też czuć, że nie jest to pierwsza lepsza zabawka, a solidnie wykonany z metalu korpus, zresztą jego waga wynosi 550 gramów, chociaż jako niedawny użytkownik Rode PodMic mogę powiedzieć jasno, że przy tym mikrofonie moje ramię troszkę odsapnęło. Przy okazji, skoro już mówimy o mocowaniu, macie gwintowanie wraz z dołączonym reduktorem. Gąbeczka na mikrofonie, co też powinienem nadmienić, jest inna niż w takich tanich, typowych urządzeniach, które możecie kupić za 300-400 zł. Tutaj pozostaje ona bardzo mięsista, dobrze radzi sobie z redukcją głosek wybuchowych, nawet w bardzo bliskiej odległości od ust. Pod nią znajdziemy zakręcany grill, ponownie wyłożony pianeczką wewnątrz, no i kapsułę. Dodatkowy rzut okiem jeszcze na spód, tutaj mamy złącze XLR, micro USB, szkoda, że nie USB typu C, no i odsłuch z interfejsem audio w postaci jacka 3,5 mm. Otrzymujemy zatem mikrofon, który po pierwsze może działać z mikserem audio, z interfejsem audio po złączu XLR, natomiast jeżeli takich sprzętów jeszcze u siebie nie macie, bądź też w ogóle nie myśleliście o ich zakupie, ale zależy Wam na mikrofonie dynamicznym, no to wtedy jest micro USB i wydaje mi się, że w domowym zaciszu będzie to nawet znacznie ciekawsze wyjście, biorąc pod uwagę, że podpinając w ten sposób mikrofon, po pierwsze otrzymujecie dostęp do aplikacji wraz z kilkoma opcjami, o których powiem później, no a poza tym panel dotykowy, który też może Wam się przydać, aby szybko zarządzać poziomem audio. Sekcja dotykowa jest dosyć specyficzna. Z jednej strony innowacyjna, z drugiej, jeżeli jesteście przyzwyczajeni do fizycznych potencjometrów, tak jak ja, to tutejsze manewrowanie może okazać się mniej intuicyjne. Po jednej ze stron macie wyciszenie mikrofonu, naprzeciw oczywiście przycisk przerzucający nas między odsłuchem i gainem, chociaż przy jego pomocy możecie wyrównać miks czy zredukować głośność audio z komputera. Wszystkie funkcje zostały dokładnie opisane w instrukcji, czy to papierowej, czy też obszerniej na stronie producenta. Sam miałem jednak tutaj takie sytuacje podczas użytkowania, gdzie
gdzie podjechałem trochę za daleko palcem i lekkim dotknięciem wyciszyłem mikrofon. Jestem zatem zdania, że o ile pomysł jest bardzo fajny dla użytkowników USB, to jednak wypadałoby dopracować go w przyszłości, bo czuć, że to odważne rozwiązanie, ale nie postawiono kropki nad i. W ogóle a propos korzystania z tego mikrofonu na USB. Na stronie producenta do pobrania macie aplikację, która pozwala podbić mikrofon, włączyć limiter, dodać profile equalizera przygotowane przez Shure. Motif może stać się zatem waszym wirtualnym pomocnikiem wpływającym na barwę audio, a jeżeli nie macie swoich własnych preferencji, to zawsze pojawia się również opcja auto, zapewniająca stały względnie równy dźwięk, niezależnie od waszej pozycji, na kilku predefiniowanych nastawach. Za chwilę przejdziemy sobie do nagrań, ale najpierw kilka rzeczy istotnych. Jest to mikrofon dynamiczny, kardioidalny, najlepiej zbiera z dosyć bliskiej odległości od naszych ust. Definitywnie jest to charakterystyka radiowa, jeżeli chodzi o takie wstępne odsłuchy. Poza tym specyfikacja. Długa i w tym wypadku rozdziela się między XLR a USB, więc wspomnę Wam tylko, że pasmo przenoszenia jest od 20 Hz do 20 kHz, podczas gdy cała specyfikacja widnieje obok mnie. W ogóle dzisiejsze testy będą dosyć długie, ponieważ przede wszystkim skupimy się na tym mikrofonie bez żadnego obrabiania, bez żadnego odszumiania. Będzie to czysty mikrofon na XLR przy udziale interfejsu Audient Evo 4. Porównamy sobie całość również do Rode PodMic, którego również mam u siebie. Do tego przelecimy sobie przez tryby na micro USB. Będą to tryby automatyczne, będą to tryby również wybrane przeze mnie. No i do tego dojdzie obróbka tego dźwięku, więc pokażę Wam, jak z audio surowego, przykładowo na DaVinci Resolve, można uzyskać fajny efekt, który możecie słyszeć od długich już kilkunastu dni na różnych kanałach. Także co, przechodzimy do tematu, bo szykuje nam się naprawdę sporo testowania. Mam nadzieję, że będzie to wyczerpujące. Dobra, moi drodzy, przyszła pora na testy. Najpierw skupimy się na połączeniu XLR, więc za chwilkę posłuchacie, jak ten mikrofon brzmi. Oczywiście dzisiaj formułka będzie trochę krótsza, aniżeli fragment Illidana. Jeżeli chodzi o kwestię ustawień, jest to 90% w Audacity. Jak mówię, połączenie poprzez Audient Evo 4. No i tutaj ustawienia to jest 100%, więc możemy zacząć nagrywanie. Tak brzmi mikrofon MV7 bez obróbki na kablu XLR podpięty do Audient Evo 4. Tak brzmi mikrofon Rode PodMic przed obróbką. Tak brzmi mikrofon Shure MV7 po obróbce na kablu XLR podpięty do Audient Evo 4. Tak brzmi mikrofon Rode PodMic po obróbce dźwięku. Posłuchajcie jeszcze, jak MV7 radzi sobie z klawiaturą i z myszką podczas nagrywania, jak te wszystkie kliknięcia są wyłapywane. Przy okazji wspominam, że moja klawiatura to Tactile, więc jest trochę głośniejsza. No i na koniec zweryfikujemy jeszcze szumy. Dobra, testy na XLR zakończone, więc możemy w tym momencie przechodzić już bezpośrednio do trybów na micro USB. Przechodzimy do testów na micro USB. Najpierw przejdziemy sobie przez profile automatyczne. W tym momencie pozycję mikrofonu mam ustawioną jako bliską. No i będziemy przez kolejne tonacje, które są tutaj dostępne, przechodzić. Ustawienia Audacity się nie zmieniły, więc jest to 90%. No to zacznijmy. Tak brzmi mikrofon Shure MV7 na profilu automatycznym Dark. Tak brzmi mikrofon Shure MV7 na profilu automatycznym Natural. Tak brzmi mikrofon Shure MV7 na profilu automatycznym Bright. Teraz możemy już przejść do ustawień manualnych, oczywiście Audacity ponownie na 90%. Jeżeli chodzi o parametry, które dobrałem w Motif, jest to 30 dB, jeżeli chodzi o mic gain. Brak kompresora, brak limitera, więc będziemy przechodzić po prostu przez kolejne 4 profile equalizera, które są tutaj dostępne. Tak brzmi mikrofon Shure MV7 na profilu Manual Flat. Tak brzmi mikrofon Shure MV7 na profilu manualnym High Pass. Tak brzmi mikrofon Shure MV7 na profilu manualnym Presence Boost. Tak brzmi mikrofon Shure MV7 na profilu manual High Pass and Presence Boost.
Dobra, jesteśmy po testach. Udało się chyba osiągnąć to wszystko, co osiągnąć chciałem, jeżeli chodzi o poszczególne nagrania. Ja sobie zaraz te wszystkie próbki posłucham i przejdziemy do takiego suchego skwitowania tych wniosków. Natomiast jeszcze zanim do tego dojdziemy, troszkę luźnej gadki. Mianowicie zauważcie, jak blisko jestem tego mikrofonu. Jestem bardzo blisko niego, a jednocześnie widmo dźwięku podczas tych testów nie wskazało absolutnie żadnego przebicia. To jest zdecydowana zaleta mikrofonu dynamicznego, który sobie z tym po prostu radzi. W przypadku mikrofonów pojemnościowych przeważnie jesteśmy 10-20 cm w takiej odległości. Jeszcze dochodzi oprócz filtra gąbeczkowego filtr z siatki. No i to wszystko pracuje różnie. Tutaj natomiast żadnych przebić, a jeżeli już się pojawiają, to w bardzo ekstremalnych sytuacjach, gdzie faktycznie do tego mikrofonu, że tak powiem, buchniemy. Natomiast no, w normalnym rozmawianiu, normalnym streamowaniu, nadawaniu jakiejś transmisji na żywo, czy też podczas nagrywania nie ma praktycznie szans na jakieś większe przebicia, nawet jeżeli ten mikrofon jest idealnie w linii z naszymi ustami i bardzo blisko. Kolejna sprawa, ten mikrofon świetnie radzi sobie z jakimikolwiek kliknięciami myszki, klawiatury, to też pewnie mogliście usłyszeć. Żadnego odszumiania, żadnego wybierania tego stukotu, po prostu klawiatura G915 TKL, która jest dosyć głośnym klikaczem, i myszka są wybierane, bo znajdują się poza obrębem kapsuły, więc słychać je, ale bardzo marginalnie podczas jakiejś rozgrywki, podczas gdy w tle leci muzyka, jest to w zasadzie niesłyszalne. Także to tyle, jeżeli chodzi o takie wnioski, mówię na luźno, żeby wam powiedzieć, jak to wygląda z mojej kilkunastodniowej przygody z tym mikrofonem, a zaraz przejdziemy właśnie już do takiego bardziej skondensowanego podsumowania. No i jeszcze kilku wniosków ode mnie, także no, kończymy, bo się zaczynam rozgadywać. Przechodzimy do tej właściwej części materiału, do której teraz troszkę się wtrąciłem. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o nagranie audio. Trwało to dosyć długo, ale dzięki temu macie pełny pogląd na to, jak ma się sprawa tego mikrofonu. Od siebie mogę dodać tyle, że testuję go już dłuższy czas, czy to na streamach, czy podczas nagrań. W zasadzie wszystkie realizacje, które przez ostatnie 2 tygodnie widzieliście na kanale XCOM, MMO Playa, Jarok, czy również u mnie, są nagrane właśnie na MV7. Jestem z tego sprzętu w pełni zadowolony, pomijając panel, ale z racji, że działam na XLR, to i tak jest on u mnie nieaktywny. Jednocześnie sama plastyka audio z MV7 jest super. Na wtyczce pod oprogramowanie streamerskie obrobiłem sobie ten dźwięk bardzo przyjemnie w czasie rzeczywistym. Jeżeli z kolei macie zamiar korzystać z tego mikrofonu na USB, to tutaj uruchamiacie motyw od Shure i mówię otwarcie, to jeden z najczytelniej opracowanych sterowników pod kątem obsługi. Nie zacina się, działa szybko, ma sporo po prostu praktycznych, przydatnych opcji. Jakość audio też, zależnie od połączenia, nie jest inna, natomiast w przypadku XLR nad tym wydobyciem pełnej barwy trzeba trochę popracować, ale nadal badam nowe profile, nadal wraz z każdym kolejnym filmem troszkę inaczej wydobywam barwę i ciągle jestem zadowolony, ciągle mogę kombinować. Jeżeli chodzi o samo audio, obrabiam je bezpośrednio w DaVinci Resolve. Jednak w ogóle tyczy się tego mikrofonu, jest on dynamiczny, o czym wspomniałem już wcześniej, a to poniekąd lepsza izolacja od dźwięków otoczenia, mniejsza czułość. Kliknięcie klawiatury, myszki i inne niepożądane dźwięki schodzą jeszcze dalej. Ogólnie mikrofony dynamiczne znacznie lepiej sprawdzają się w warunkach, które nie są idealne, podczas gdy mikrofony pojemnościowe no jednak wychwytują znacznie większą ilość dźwięków otoczenia. W ogóle tak patrząc obiektywnie, jedyny minus w tym mikrofonie to chyba faktycznie ten panel dotykowy, który moim zdaniem mógłby być przemyślany trochę lepiej. Uważam zatem, że każdy kolejny mikrofon Shure wykorzystujący właśnie tą sekcję moim zdaniem powinien sięgać po trochę lepsze rozgraniczenie poszczególnych przycisków, bo w tym momencie umieszczenie ich w jednej sekcji potrafi im doprowadzić do sytuacji, gdzie regulując natężenie dźwięku bądź też właśnie miks, można przy okazji wyciszyć sobie mikrofon. Przechodząc do podsumowania, przede wszystkim jest to urządzenie, które dedykowano osobom mającym już pewne doświadczenia z dźwiękiem, które wiedzą, czego oczekują. Nie jest to sprzęt dla początkującego użytkownika, co również sugeruje cena powyżej 1000 zł. Generalnie mnóstwo, ale to mnóstwo zalet, biorąc pod uwagę, że jest to mikrofon, który posiada w sobie tak naprawdę 2 systemy, micro USB, które pozwala nam korzystać z tego mikrofonu na zasadzie plug and play. Do tego dostajemy sterownik, jeżeli chcielibyśmy troszkę bardziej pokombinować w obrębie dostępnych tutaj
możliwości predefiniowanych, ale jeżeli w przyszłości myślicie również o zakupie interfejsu, zakupie miksera, to z tego mikrofonu będziecie mogli stale korzystać, po prostu zmienicie system połączenia z micro USB na XLR, a jakość dźwięku pozostaje tak samo świetna, jak i była. W ogóle jest to mikrofon dynamiczny, to też dla mnie dosyć istotna rzecz, ponieważ przez długi czas korzystałem z mikrofonów pojemnościowych. Niestety są to jednostki dosyć czułe, które zbierają bardziej szumy, poza tym również dźwięki gdzieś tam z dalszego otoczenia mikrofonu. W przypadku mikrofonów dynamicznych nie ma z tym większych problemów. Są to mikrofony, które przede wszystkim pracują z naszym wokalem, pracują bardzo fajnie, dostajemy ciekawą plastykę, stąd między innymi właśnie pojawił się u mnie Rode PodMic, którego kupiłem. Jestem z niego bardzo zadowolony, aczkolwiek tutaj dostajecie więcej opcji, jeżeli chodzi o manewrowanie, no i właśnie ten podwójny system łączenia, co też może się przydać, jeżeli zależy Wam na mikrofonie dynamicznym, a jednocześnie jesteście, dajmy na to, mobilnymi twórcami, którzy nie zawsze będą w stanie zabrać ze sobą interfejs, mikser. Po prostu pakujecie taki mikrofon do torby, do plecaka, kabel do niego i nadal ta fajna radiowa charakterystyka. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. No nie ukrywam, jest to mikrofon drogi, nie dla każdego, ale jeżeli już myślicie poważnie o YouTube'owaniu, streamowaniu, chcecie zainwestować raz a dobrze taki sprzęt, zdecydowanie, ale to zdecydowanie tak, co nie znaczy, że nie ma swojej konkurencji, bo też się znajdzie. W ogóle jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, mam dla Was troszkę niespodzianek od Shure'a, mianowicie dostałem dwie torby, w której są dwie koszulki, no i dwie czapki. Do tego dorzucę jeszcze od siebie podkładki, więc będziecie mogli takie zestawy wygrać dla siebie. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie? Oczywiście być subskrybentem tego kanału, najlepiej wraz z dzwoneczkiem, żeby przy okazji być na bieżąco z kolejnymi filmami. Łapka w górę pod tym filmem też istotna, no a w komentarzu piszecie Shure, po prostu S-H-U-R-E, nazwa marki, no i wśród tych osób rozlosuję takie dwie paczki, takie dwa gift paki, powiedzmy świąteczne, idealne jako upominki, więc czekam na Wasze zgłoszenia 2 tygodnie. Sam zakres konkursu macie w opisie, więc zaglądajcie. Zapraszam Was przy okazji na Instagrama, który wyświetla się obok mnie, tam spoilery dotyczące nadchodzących testów. I to tyle. Dajcie znać, co sądzicie o tym mikrofonie, czy jest to jednostka ciekawa, czy też niekoniecznie. Tak przy okazji w komentarzach, trochę dla zasięgu. Żegnamy się, do usłyszenia. Cześć! Ten film chyba będzie trwał godzinę. Masakra.